Dobry wrog ma z dzień 21. Już tak mało czasu zostało do Wigilii. Mamy dzisiaj 21 grudnia. Bardzo mało czasu. Jak wam wasze przygotowania do świąt? Piszcie w komentarzach. Także co, otwieramy kalendarz. Nieważne, że go już rozwaliłam. No i dzisiaj... Jak dobrze widzę, albo nie dobrze widzę. Dobra. Mamy powiedz komuś komplement. Taki napis mamy. I dzisiejsze mydełko. Proszę bardzo, takie mango. Mango jogurt. No, mam z gwiazdką. Także, no tak. Kalendarz już kompletnie nie wygląda dobrze. Nie ma szans, ale jakoś przetrwamy do tego 24 z tym kalendarzem. No i co? Czytamy nasz przekaz, moi drodzy. Zostało mało. Bardzo mało tych przekazy. Znów mam. No i dzisiejszy przekaz mamy. Szczerze komuś podziękuj za wszystko, co robi. Także no... Mieliśmy i na tym kalendarzu powiedz komuś komplement, teraz mamy szczerze podziękuj. No, fajnie się zapowiada dzień i fajnie się zapowiadają przekazy. Przenosimy się teraz do kuchni. Wiem, że mnie nie widać, ale zaczynamy robić babeczki. No i w zestawie mamy tak ciasto, te foremki, lukier i posypkę. Także no, będę robić dwa opakowania. Najpierw robię jedno opakowanie, a później drugie. Także co, otwieramy. Zobaczycie Natalię dzisiaj w kuchni, bo dawno nie było, także co mamy tutaj, pierwsze co wyciągam, to są te foremki. Tutaj jest chyba ciasto, tak, babeczkowe ciasto, tu jest lukier do zrobienia, no i mamy tutaj też posypkę, moi drodzy, proszę bardzo. No i do tego trzeba dodać tak, 2 jajka, mleko, 100 ml mleka i 100 ml oleju. Także zabieramy się do roboty. Thank you.
tura pielniczku, pielniczków, babeczków, babeczek jest już w piekarniku, piecze się. Zobaczymy, czy w ogóle będzie dobrze. W ogóle pierwsza tura to jest taki test, czy one dobrze wyjdą, czy nie. Czy dałam dobre składniki, czy nie, bo wiecie, ja dawno babeczków, pielniczków nie robiłam. Ale wydaje mi się, że będzie wszystko dobrze, że no, dobre wyjdą te babeczki. Pierwszą tutaj robię, później drugą, no i później robimy pielniczki. Dobra, pierwszą turę babeczek mam zrobionych. Powiem wam, że zarąbiście wyszły tak dobre. Myślałam, że przesadziłam z czymś, co dodawałam, ale nie. Są dobre, muszę teraz poczekać, aż mi wystygnie blaszka, bo nie jestem w stanie teraz wyciągnąć z piekarnika. A wiecie, babeczki wyciągnęłam jakoś tako, a tą blachę muszę poczekać, aż ona wystygnie. I żeby robić drugą partię tych babeczek. A ja mam czas, jest dopiero godzina 10, także na spokojnie zdążę ze wszystkim. Mamy, moi drodzy, cały dzień do wieczora. Mi się nigdzie dzisiaj nie spieszy, nigdzie nie wychodzę. Prawdopodobnie. Nic mi nie wiadomo o tym, żebym dzisiaj gdzieś wychodziła. Także mam cały dzień na robienie i pielniczków, i babeczek. Także no. Na spokojnie, wszystko na spokojnie. Teraz sobie na chwilkę usiadłam, poprzeglądam sobie YouTube'a, co dzisiaj tam wleciało nowego. I będziemy się później brać znowu do pracy. Jest to udekorowane, mimo to, że nie jest to jakoś za ładnie zrobione, to ważne, że jest udekorowane. Dwie babeczki nie mają po prostu tej posypki, bo mi się skończyła. No ale ważne, że jest udekorowane. No, udekorowane jest. Ja nie mam zdolności takich artystycznych, wiecie, żeby ładnie to udekorować, ale ważne, że jest udekorowane. No i zastanawiam się, jak ja to jutro wezmę do szkoły, bo nie mam takiego dużego pudełka. I będę robić też dzisiaj pielniczki. No. Moi drodzy, robimy pielniczki. Do tego nam jest potrzebne jedno jajko i masło. Także co, otwieramy i zobaczymy, bo tu ma być foremka w środku. Zobaczymy, jaka będzie foremka. Poczekajcie, bo trzeba to otworzyć. No i jaką mamy foremkę? O, mamy gwiazdkę. Bierzmy, mamy taką gwiazdkę. Zaraz ją rozpakuję. W ogóle muszę zaraz też znaleźć taką gwiazdkę. Proszę bardzo. Muszę znaleźć też moje te foremki, jakie mam. No i tutaj mamy mieszankę do ciasta. No i ponoć z tego. Dekorować te pielniczki, ale stwierdziłam, że nie mam ochoty ich dekorować. Dlatego sobie odpuściłam. Będą bez dekoracji. Babeczki są udekorowane, to wystarczy. No, pielniczki nie muszą być udekorowane. Moi kochani, jakąś godzinę temu wróciłam do domu. Jest godzina 22. Byłam u mojego kuzyna, była u nas też wcześniej babcia z dziadkiem. Robiliśmy bigos, także no, przygotowania do świąt już pełną parą, można powiedzieć. Też wybierałam sobie outfit na jutrzejszą wigilię klasową. To będziecie widzieć na jutrzejszym vlogu. No i co? I idę się teraz kąpać, myć sobie głowę. Zrobię sobie warkoczyki, żeby mieć taki fajny skręt na jutro. No. I co? I może